Mam dwa słowa dla widza. Podrogaliśmy do Marcińskich. Gościu, ale się rozrośliście. Co mówisz? Ale się firma rozrosła z rogalami marcińskimi, święto. Dawaj, dawaj! Cześć Zarebski, jesteśmy w miejscowości Hydropark. To taka malucha wyspa w Kijowie, stolica Ukrainy. No i tak to wygląda. A no zrób wokół. Prawdziwe żelazo wokół. Świeże powietrze. Wokół rzeka. Wszystko mamy tutaj. I serdecznie zapraszamy. Powiem wam, że lejemy dzisiaj, bo jesteśmy na benzynie Astra 1.4 Turbo nową. Na wyjeździe byliśmy i tankujemy już przez 15 minut. Powiem wam, tempo nie jest jakieś zawrotne. Nie jest to tempo zwolnione. Chwilę tu już stoję, kuźwa, nic nie leci. Może jeszcze raz spróbuję, idę zapytać pana, może mi coś zresetuje. Już 20 minut. Pan kazał przestać lać. Reset pompy zrobi. No, ale ta pompa to za każdym razem trzeba jeździć. Czyli ogienek. Ognia już myślisz? Pak idzie, pak idzie. Jest! Dzięki! Zaraz to! Idzie jak głupie, panie. Dobra, idzie to zapłać. Przytrzymaj, ja daj tego cycka. Reset mam robić? Mocny, tak powiem, bo jak nie ma... No... Widzę, wypatrzył sobie tą... Fiesinka, to jest fiesinka 13 rok. Kosztuje 6000 euro za 13 rok, 1.3 benzyna. 1.3, 13 rok, 6 euro trzeba wybulić. A widzę, szuka jednego z pierwszych produkcji lat, a ten tu jest dobry. Normalnie za tyle pieniędzy. Widzę, szuka 9 roku tańszego. Ta z Kubana. 370. To jeszcze pojeździ. Jeszcze raz na lód. Najazd, kamera. Lecimy dalej, bo roboty jest sporo. Normalnie te. Biała skóra w środku, jasna? Tak, jasna, bez. 13 rok. 13 rok, nie pamiętam cenę, koło 13 koła gdzieś. Na BMC nie jest napisane chyba nigdy. BMW-ki Mercedesy nie mają na szybach chyba te znaczki rocznikowych. No, to tak mu pryncać. Fajnie, co z tym telewizorem? Płyn zimny to już jakiś rocznik będzie fajny. Skoro ma ten wskaźnik płynu niebieski. 11 na 12. A to dlatego! To jest to ten walurek taki? No fajne to jest tutaj. Tyłek nieużywany. Skoro widzę, nie chcę mój automata dla córy, to pół nie chcę manuala, to chłopaki, z którymi dzisiaj jesteśmy, że tak się wyrażę, 10 poduszek powietrznych, w każdym słupku, z tyłu, z przodu. Odpadło coś? Z gazem. Ja. Sekwencyjne. Naprawdę? No faktycznie wtryskiwacze widzę wyraźnie. Pełny git malina. Ładne kółko. Parkonik przód, tył. Płyn uzupełnić. Woda minimum prawie. Gdzie tam jest wajch od gazu? Idę upatrzyć. Gdzie tu jest pstryczek od gazu? Jest gdzieś? Pstryczek od gazu? Ja pierwszy jest ten. To jest specjalna wtyczka. Po dwukietniku. Płyta DVD. Kurwa, chłopie. Tu
skręcia. A, jeszcze masz gaz sekwencyjny. Okay. LPG jeszcze, no. Stako, nie ma żartu. Stako, no. Dobrze znana marka. Łatwiej serwisować. Może ktoś chce nitro na cztery koła. Też jest na gościa namiar, bo to w sumie ten sam plac, co teraz go testujemy. To jest Golfa testujemy. W automacie, w czym to jest? Benzyna to nie będzie raczej, bo benzynę by się bili. 6 obrotów, 6 tysięcy. Jak ktoś chce być grubym Amerykaninem teraz, to może takie nabyć. Z rogami bawołu. Pan Roman w robocie, dzień dobry. Miło widzieć. Ku. Też jest namiar na ku. Esie. Nie w Esie. W kierownicy Łochydnej, ale... Ale tanio. Mam namiar, pytajcie, to ja się dowiem. Ten mi tu szybciutko odpisuje, Miguś. Ktoś dzwoni znowu. Nie wiem, kto, ale zaraz się dowiem, gdyż odbiorę. 1.6 też jeździ. Okej, hop, sorry. Oj. Jest auto. Nie chcesz, to jedziemy z kimś do tego? Rejser opony, bo to odbieramy. Chłopak, wahacie czy wziąć, ale sprawdził cenę w internetach. Jest to grudzień 11 rok. Parkownik jest. Ma takie jakieś drobiazgi na sobie, na białym zawsze widać. Nur Reifen, ja. Dzień dobry, telewizji. Parczulniki chodzą? Pikają? Parczulniki? Fajnie. Alkantarka, klasa, siedziska. Grzane? Kontrola trakcji odłączana. Nie widzę grzania. Grzanie jest przeważnie na takich wielkich gałach, na tych dużych. No tu nie ma, na razie samego grzania. W słonecznej Italii to po co komu dupę, jak tam ciepło. 10 poduszek powierzchnych to jest w ogóle hit. Słupki środkowe, słupki tylne. Git, malina i ogórki. Jeszcze tego zimówki wysępił. Zaremski oczywiście. To ja tak piszę, przepraszam. Dobra, idę, bo będę piszczał cały dzień. Patrzenia rozpoznania. Mówię, gdzie jest napisane automat? Patrzyłem na napis, niestety znów manualna, a ładna i na kółku. Siedzonko troszkę przetarte. Niestety, a może by tak chce pójść. Klasykę. To w klasykę idzie. Patrzcie jak ładnie w klasyce. Tu jest automat, nie wiem czy... Może pana rekina? Na placek jest namiar. Aha, która pani chciała białego? Albo ekri, któraś pani chciała? Chciała, ale się wstydziła być może. Albo proszę ja was. Na placek mam namiar, jak coś chcecie wiedzieć o tych autach, to mogę wam powiedzieć, co wiem. O tym też będę coś wiedział. Nie chodzę, nie pytam o każde auto, po prostu mi się nie chce. Nie chcę się dlatego, że nie mam na to czasu, muszę cisnąć dalej. Ale z chłopakami tu działamy ostro. Na plac jest namiar konkretny. Nikogo. Bardzo przyjemnie. No jest moc. Jest moc. Można by się, powiem wam, odnaleźć w takiej sytuacji. A nawet rozumiesz, możesz zawsze zadzwonić i się tu z chłopakami dogadać, nie? Tak. Zawsze za drugim razem jakiś tam rabacik może dostaniemy na kupno, nie? Dostałem wszystko oprócz pana górnika, chciałem powiedzieć. Bo tak nie można czasu mojego marnować, kurka wodna, i co chwilę sobie jeździć na wycieczki krajoznawcze, tury kurdystyczne. Jezus! Ale wskoczyłem. Prawie Porszówki. Ten Quattro piękny. Coś pod 15 tysięcy wyceniony. Bo na Quattro. Przecierka delikatna, mam namiar na plac jak coś. O, tu z przodu maska zadźwignięta, czyli oprócz przecierki jeszcze jest
lekkie ciulnięcie, a to nic nie szkodzi. Szukam dla widzu, jest piękny, ale niestety skubany w środku, nie ma TV. Ja obiecałem widzu, że mu TV elegancko wyhaczę z niemiecko-libańskiego, berlińskiego przedmieścia. Kuźwa, szkoda, bo na fajnym... Kto tam znowu dzwoni, jakiś niecierpliwy? Nie znam się, ale... Ale proszę ja was. O! Bym normalnie urwał, ale urwał by był. Zamek urwany bym z gołą dupą, a jak tu ładnie! Bym z gołą dupą łaził po tych placach, cholerka jasna. Ale! Ho, ho, ho! A Jezus, jak cudownie! I to nie są pokroce, to są takie siedziska, Jezus, jak ładnie! Jak z klimą to biorę. No raczej chyba w tych rocznikach klimatyzacji nie dawano. Czyżby? A co ty mi wkładasz za głupoty jakieś? Co tu Janusz zaparkował, mi już nie pojedzie, co? Lećmy dalej. Placek jest tu namiar jak coś. Na placek jest namiar. Na placek jest namiar. Na placek jest namiar. Uhuhu. To pieron stuningowany. Posadzony. Na placek jest namiar. Pytajta. Z klimą? Oj, raczej bez klimą. Jeden guzik typu strzałka. Klimy nie wyczułem. Organa wzrokowo-leptyczna. Jest. Coś tu chłopaki mają na liftowej lampie. Twarzowego z ładnym kołem. O, limuzyna. Limuzyna, tutaj rzadkość, czyli sedan po polsku. Na skórze. Pozamykane, żeby też nic nie zapierdzielić. A szóstka na kłatrówce. Sedanie. Na placek oczywiście jest namiar. Galaxy. Nie mówcie mi, że tu jest Converse i... A, dzięki Bogu goła dupa. Bo już miałbym problem natury moralnej z moim widzem. Jest namiar, jest namiar, jest namiar. Generalnie jest namiar. Namiar jest, jest. Jest namiar. Naj, jeść dankę. Już wiem wszystko o Audicy. 10. rok. 3 litry quattruwa. Kosztuje 8900. 3 litry, uwaga, gdzieś mi zaginęła drapaczka. 10 liter, 10 rok. 3 litry, 8900 euro jest namiar na Stefana. Tu też mam namiar na ten plac. Tu mam się nic nie wiem, ale mogę się wszystko dowiedzieć. W tempie błyskawicznym. Roczek 0, czyli 10 albo 11. Ten wam nie jest brzydki. Tu macie kombika. Też pewno, czyli trówka, ale nie widzę napisu quattro. Zobaczmy, czy napis jest na słowku tajnym. Jest quattro. Czyli jest to quattro. Na plac jest namiar, gdyby coś, to wiecie. Bank, bank, 7. Jaki motor tu był? Nie pamiętam. A wszystko się można dowiedzieć. Miał jakieś taką 740. Na dwóch rurach, czterech rurach, czyli coś będzie grubiej. Grubiej niż chudziej. Lecę dalej, bo lesera w pracy nie ma. Biały, ładny Mondas. Co tu się dzieje? Siedzenie grzane, duży telewizor. Konwersa nie ma, tempomat. Wszystko się zgadza. Ceny nie znam. A taki na oko 10 rok. Ta ślepka jest bez LEDa. Niemiecki to jest taki ciężki język dla mnie. Wszystko odwrotnie. Co? Wszystko odwrotnie. Cyfry. Na Pandoramce. Piękna Fawersa. To jest 1.6 dieselku. Na pięknym wypasie. To jest rasowe, no. To jest rasowe. A kurwa to.
po hiszpańsku dostałem sygnał, że otwarte. Patrzcie, Converse na fullu. I taki fotel jest zajebisty. O, jest otwarta. Na fullu. Ta dziurkowana. Chyba fajna ta. Otwarta. 1.6 dieslu. Napięta jest papa. Halo Morgan. Halo Morgan. Jest wszystko gitara. €7300, co tu się dzieje? 187 przejechane, fajna wersja, powiem wam, przepiękna, gdyby to było 2 litry, to łykamy temat, bo jest dla kogo, jest dla kogo, jest dla kogo żyć. Jest temat. 15-16 rok? Znowu model. No i Baujahr? 2016 vielleicht. 15-16. PS 170 PS, Euro 6. Ale szóstki ma? Zobaczcie, szóstki ma czy piątki? Ja ślepy jestem na szybie. Piątki, co? Motor, znowu motor. 170 PS. Ale auto z fuz. Ale wypas super. Z tej strony. O, ja. Ja? A, proszę ja was. Ja, jestem taki fajny. Ja, z tej strony, no, a bakany panora. Grubasy się sprzedają fajnie. Nasu panora? Mus? Panora? Wichaj. Aba, jest good, panora, jest good. Panora. 180-konny. Naprawdę widzu testował, znaczy widzu. Widzu, który jest z nami. Kupili już jedno. Pazernie chcą kupić drugie. A! Superbę też mogę dla widzu. Tylko po to będzie droga, bo to kurde bajery. Bajery są. Interes życia. Jak szóstka. Elwia? O, jak fajnie. Zegary, telewizor, gołe baby, te sprawy. Co tu się w ogóle dzieje? Co tu się dzieje? W tej mojej ciężkiej pracy. VRS nawet z tyłu tutaj wyrzeźbili sobie. Prawdopodobnie pieczątka z ziemniaka robiona. A terkoce zdrowo. Asystent pasa ruchu. 14 rok. 12 z haczykiem. A tu stoi sztuka, którą kupiłem widzowi na ubiegłym wyjeździe. Pan Paweł jutro po nią zawija. A zobaczcie, o co się rozchodzi ze sztuką. Zobaczcie, o co chodzi. Widzu nie śpi po nocach. Nie śpi po nocach, mówi, że nie będzie spał długo, dopóki do puty bryka mu nie zjedzie pod chałupę jego zacną, murowaną. Pod łodzią. Kupili obcynowe na plac, przyjedzie niebawem, znaczy już przyjechało. 14 rok chyba, jak mówili. Teraz badamy, o co chodzi, dlaczego tak tanio. Dlaczego ten tak jest taki czarny. Placek jest tu namiar jak coś. Na placek jest namiar. Na placek jest namiar. Na placek jest namiar. Uhuhu. To pieron stuningowany. Posadzony. Na placek jest namiar. Pytajta z klimą? Oj, raczej bez klimą. Jeden guzik typu strzałka. Klimy nie wyczułem. Organa wzrokowo-leptyczni. Krzysztof, podobno ty tam jakieś furki z Niemiec ściągasz. To rozejrzyj się tam jakąś taką ładną bryczką na moją kieszeń, tylko pamiętaj. Pozdrawiam. Pozdrawiamy. Do zobaczenia.